Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale, witam was w kolejnym vlogu. Ostatnio chyba wywołałam sobie jesień moimi słowami. Tak chciałam jesień, proszę bardzo, wierzę w prawo przyciągania, manifestacja się udała. Mamy 14 stopni, jak na tą porę roku zdecydowanie za zimno. Ja mam nadzieję, że jeszcze zdołam ubrać letnie sukienki, bo przed nami jeszcze cały sierpień. Więc głęboko wierzę w to, że ta pogoda jeszcze się tutaj poprawi i no nie do końca chcę tą jesień w sierpniu, hello. Także jeśli chodzi o pogodę, no to tak. Dzisiaj w planie mamy podjechać na pewno do kilka sklepów, zrobić zakupy, bo wiecie, skończyły nam się takie rzeczy jak, nie wiem, pasty do zębów, patyczki do uszów, takie pierdoły do życia codziennego, także będę chciała dzisiaj zrobić te zakupy. Podjedziemy też do depotu, bo będę właśnie w tym mieście, gdzie jest depot, także podejdziemy sobie. Ostatnio też przyszła mi paczka, którą zaraz wam pokażę. Nie jestem do końca przekonana, że wszystko zostawię, no bo nie do końca wszystko mi się podoba. Ale to zaraz wam wszystko pokażę. Kupiłam też w sklepie Teddy przepiękne dynie w kolorze czarnym z dodatkiem złota, więc na pewno gdzieś może w kuchni sobie to poustawiam, jak już będę dekorować oczywiście mieszkanie na jesień. Nie mogłam się powstrzymać, myślę, że też dobrze zrobiłam, że już je kupiłam, bo na ogół jest tak, że jak wystawiam coś, to później jak już zbliża się ta jesień, wszystko jest wyprzedane bardzo szybko, także lepiej się zabezpieczyć i kupić wcześniej takie rzeczy. Także też tak zrobiłam, zaraz wam oczywiście wszystko pokażę. Dzisiaj wstałam ogólnie o godzinie 5, to znaczy leżałam na łóżku, ale nie mogłam zasnąć i dzisiaj jestem taka, myślę, że kawa mnie trochę pobudzi. Bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania tego vloga i spędzenia czasu z nami. Kto tak pięknie tutaj czyta? Brawo! Mama! Mama zaraz ci poczyta. Ślicznie! Mama! No? Mama! Kom! No kom, jestem! Pokażę mama tylko, co jest w paczuszce i już będziemy czytać, dobra? Mama! Ja co ty za dudu? Inną książkę weźmiesz? Kto tu tak narozwalał książki? Ojejku! A mama tak ładnie poukładała. O-o! Ty się nie śmiej pod nosem! Musimy jeszcze włosy namoczyć, bo masz niezły tapir po tym spaniu. Pokaż. Zawsze Oli jak wstaje, to ma takie włosy, ale jak mu zmoczę, to później ma takie loki. Już wam pokazuję te wszystkie rzeczy, które kupiłam i które do mnie przyszły. Najpierw wam pokażę może te dynie ze sklepu Teddy. Są naprawdę przepiękne i zastanawiam się, czy nie dokupić więcej, bo myślę, że na RTV-ce też by fajnie wyglądały. Spójrzcie, jakie piękne tutaj ze złotym dodatkiem. No myślę, że w kuchni i na RTV-ce fajnie mogłyby wyglądać. I jedna taka dynia kosztowała 10 euro. Także fajnie. Szkoda, że nie ma mniejszych, bo jakby były mniejsze, to też mogłabym sobie zrobić jedną dużą, drugą mniejszą w kuchni. Gdzieś tam zobaczymy jeszcze, może coś mi się uda. Wiem, że były też przepiękne w kolorze beżowym i też się nad nimi zastanawiam, ale to muszę jeszcze pomyśleć, bo mam dużo srebrnych też z tamtego roku, także też będę chciała je na pewno sobie wykorzystać. A tutaj wam już pokazuję moje ostatnie zamówienie ze sklepu Depot. Strasznie dużo papierów jest tutaj. I pierwszą rzeczą, którą tutaj mam, ja rzeczywiście oglądałam sobie to zamówienie. Zamówiłam taki wianuszek,
ma taką ozdobę, wiecie, na stół czy na drzwi i ona na stronie wyglądała całkiem inaczej i pewnie pójdzie do odesłania. Ona wyglądała tak, jakby miała prawdziwe bombki tutaj, a to wszystko jest plastikowe, także myślę, że no nie przyda mi się to w żaden sposób, także odeślemy. Tutaj mam przepiękny wazon w kolorze czarnym i zastanawiam się właśnie nad nim, czy go zostawić. Taki piękny, matowy. I do tego wzięłam też taki pampergras w kolorze czarnym. Myślę, że fajnie mogłoby to tutaj wyglądać, więc to jest rzecz, którą mogłabym zostawić. W tym też, do tego też było, był drugi wazon, tyle że ja, niby to był jako set, ale jestem strasznie pedantyczna i zwracam uwagę na takie rzeczy i zobaczcie, ten jest matowy, a ten jest bardziej świecący i już mi to nie pasuje, że tak to będzie wyglądać, że jeden jest matowy, drugi świecący, no bo po prostu mi to nie pasuje. Myślę, że jak zostawię to tylko to. Następną rzeczą, którą to mam, w sumie to już będzie tylko ta taca. I zobaczcie, jest taka czarna. Tutaj mamy szybę i właśnie sobie tak myślałam, że to z tym i jeszcze właśnie nawet ta dynia czarna jakby tutaj stała, mogłoby to świetnie wyglądać. Muszę uważać, żebym zaraz sobie tego nie rozbiła. No zobaczcie, perfekcyjne combo i nawet na stolik postawić. Mega. Więc tak jak mówię, tamte rzeczy na pewno odeślemy, a nad tą tacą jeszcze się zastanowię, żebym zaraz naprawdę nie rozbiła. No i to są właśnie moje zakupy. Myślę, że już chyba tutaj nic nie ma. Nie, to była ostatnia rzecz. Także tak jak mówię, to i ten mniejszy wazon na pewno odsyłamy, a to jeszcze się zastanowię. Ostatnio będąc w sklepie Action kupiłam sobie taki pień i myślę zrobić właśnie z tego stołka z Ikei taki fajny stolik i myślę, że mógłby tutaj fajnie wyglądać, jak nie tutaj, to gdzieś tu, bo w sumie to tylko w domu, tutaj mamy takie drewno, co by mogło pasować, ale zainspirowałam się, także myślę, że będzie to ładnie wyglądało. I zobaczcie, jak pięknie ten wazon wygląda tutaj na tym drewnianym stołku, ale nie do końca jestem przekonana, że mogłoby tutaj stać, bo jest nieco niebezpiecznie przy dziecku. Też z naszej nieuwagi moglibyśmy to rozbić, więc może faktycznie postawię sobie to tutaj. Jeśli będzie pasować, to tak zostanie, jak nie, to po prostu wymyślę coś innego. Później oczywiście sobie ten pień przymocuję tutaj do tego taburetu, tylko będę musiała odkręcić to, co mamy tu. Przygotowałam sobie już wkrętarkę, Łuki też przygotował mi takie dłuższe śruby, także później to zrobimy. Teraz zakładam buty i wychodzimy sobie z domu. Idziemy. Pomalutku. No kap, kap, kap robi deszczyk. Ten przyjaciel musi zawsze jeździć wszędzie z nami. Proszę bardzo. No kap, kap robi deszczyk. Szybciutko trzymaj Marszala. No muszę powiedzieć, że takiej pogody to ja się nie spodziewałam, że będzie padał deszcz. Już sobie wyszliśmy z domu. Jedziemy teraz na zakupy, ale pogoda jest niezbyt fajna. Chciałam jesień piękną, złotą, a nie... Dojechaliśmy właśnie na miejsce i przypomniałam sobie, że nie popsikałam się ulubionymi perfumami i ostatnio zamówiłam sobie takie mini buteleczki. Tu mamy chyba 5 ml i można sobie łatwo tutaj przelać swój ulubiony perfum. Mam jeszcze jedną taką buteleczkę w domu, także Wam po powrocie pokażę, jak łatwo i fajnie można sobie tą butelkę napełnić i wozić w samochodzie czy też w torebce. Myślę, że fajna opcja. Zakupy zrobione, już nie brałam kamery, bo chciałam to szybko załatwić. Teraz podjedziemy sobie do Rossmana. Oli dostał w sklepie banana od pana, w wcześniejszym kiełbaskę. Strasznie rozpieszczają cię tutaj, kolego. Now we only get one life, I wanna make it count, honey, come on.
on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Muszę przyznać, że całkiem przydatny ten wózek jest, jeśli jesteśmy na zakupach, bo na ogół wozimy go cały czas w samochodzie i łatwo jedną ręką go można sobie rozłożyć i zabrać dziecko, żeby siedziało grzecznie w wózku. Musisz jeszcze pastę do zębów wziąć dla ciebie. Gdzie jest pasta do zębów? Tutaj jest, zobacz. Tu. O, tu. Tu. Nie ta. Ta druga. Ta druga, o ta. Ta jest dla ciebie pasta. Tutaj, no. Tak. No to wrzuć ładnie do kosza. Wróciliśmy właśnie do domu, ale przed wyjściem wyrobiłam sobie ciasto na jagodzianki, także zaraz będziemy sobie je robić, ale muszę wam pokazać, co dzisiaj kupiłam w Rossmanie. I wzięłam właśnie sobie taki makaron, który ma zaledwie 6 kalorii na 100 gram. Jest wegański, bez glutenu, bez laktozy, samo zdrowie. Nigdy go jeszcze nie testowałam, także będę chciała sobie zrobić jutro może jakieś danie. Zobaczymy, może jakiegoś pad thaia sobie zrobimy właśnie z tym makaronem. Myślę, że mogłoby to fajnie smakować. Tutaj on jest w jakiejś takiej zalewie. Wiem, że się go puka tylko i po prostu później wrzuca na patelnię z wszystkimi lub gotuje się go przez chwilkę. Nie wiem, teraz nie doczytam tak na szybko, ale myślę, że jutro może coś z tego zrobię i też nagram jakiegoś vloga czy nawet jakiś właśnie taki przepis. Zobaczymy. Teraz muszę umyć sobie te borówki. Jagód niestety nie mam, ale w sumie moja mama ostatnio robiła z tymi borówkami i były naprawdę przepyszne, także sobie je teraz wymyjemy. Myślę, że takie jedno opakowanie 500 gram wystarczy. Nie wiem. Przygotowałam sobie już tutaj wszystko, mam tutaj borówki z cukrem i nawet zrobiłam kruszonkę, bo stwierdziłam, że takie z kruszonką bułeczki są najlepsze, także teraz nałożymy sobie to wszystko tutaj i szybko do piekarnika, bo piekarnik też już mi się nagrzał. Pięknie, a te drugie? A. No pięknie ty to robisz, brawo! I tak przygotowane nasze, w sumie można powiedzieć, jagodzianki wkładamy do piekarnika. Zobacz. Let's get out, we can leave this city. Mega dobra. A wy co, nie próbujecie? Ty też takie bądź zjadł? Daj. No to jedz. Ja biorę talerzyk. Mama. No Oli będzie jadł, tak? Bobin. Bobin? Pięknie! No super, dałeś tatusiowi. To co, prawujemy?
To the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life. I wanna make it count. Drożdżówki wyszły naprawdę pyszne. Teraz trzeba spalić zbędne kilogramy. Przestało padać, także idę trochę pobiegać. I będę już kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Ale widzimy się już w następnym vlogu. Pa!